W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Na progu Wielkiego Postu spotykamy się jako wspólnota, aby pójść za Chrystusem, aby wyruszyć w drogę. Wiara jest drogą, drogą naszego nawrócenia, zmiany sposobu myślenia. Ta msza święta na początku nie posiada aktu pokutnego, ponieważ ten akt pokutny będzie znajdował się w samym centrum właściwie tej Eucharystii, zaraz po liturgii słowa, zostaniem posypani popiołem na znak naszego nawrócenia, to znaczy chęci zmiany naszego sposobu myślenia. Aby tak się stało, módlmy się. Dobremu Bogu polecajmy świętej pamięci Krzysztofa Dobrowolskiego. Panie nasz Boże, daj nam przez święty post zacząć okres pokuty, aby nasze wyrzeczenia umocniły nas do walki ze złym duchem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Joela. Tak mówi Pan: nawróćcie się do mnie całym swym sercem przez post i płacz i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty. Nawróćcie się do Pana Boga waszego. On bowiem jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę, a lituje się nad niedolą. Kto wie, może znów się zlituje i pozostawi po sobie błogosławieństwo plonów na ofiarę pokarmową i płynną dla Pana Boga waszego. Na Syjonie dmijcie w róg, zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie. Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci i niemowlęta. Niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty, a oblubienica ze swego pokoju. Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy pańscy. Niech mówią: zlituj się, Panie, nad ludem Twoim, nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Czemuż mówiąc, mając między narodami, gdzież jest ich Bóg? A Pan zapłonął zazdrosną miłością ku swojej ziemi i zmiłował się nad swoim ludem. Oto Słowo Boże. Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni. Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. W ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni. Uznaję bowiem nieprawość moją, a grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Zmiłuj się, Panie,
bo jesteśmy grzeszni. Stwórz Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni. Przywróć mi radość Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Współdziałając zaś z nim, napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo: w czasie pomyślnym wysłuchałem Cię, w dniu zbawienia przyszedłem Ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. Oto Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak czynią to obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostawała w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę, umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twemu, który jest w ukryciu.
a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy na chwilę. Dzisiaj Kościół zastawił dla nas nie dwa, ale trzy stoły. Stół słowa, stół Eucharystii, chleba i stół popiołu. Liturgia bardzo bogata w znaki, bardzo bogata w znaczenie słowa, które ma nas przeprowadzić przez próg świętego postu. Słowo. Święty Paweł, którego dzisiaj słyszeliśmy, mówi: pojednajcie się z Bogiem. Między człowiekiem a Bogiem pojawił się rozłam, pojawił się grzech. Człowiek oddalił się od Boga. Tylko tłumaczenie polskie sugeruje, jakoby to pojednanie zależało od nas. Że to my mamy przez te 40 dni coś zrobić, że to my mamy dokonać jakiegoś wysiłku. W języku greckim tam jest strona bierna. Dajcie się Bogu pojednać. Tym, który najbardziej pragnie jedności, tym, który najbardziej dąży do jedności z człowiekiem, jest Bóg. Pośród nas to On najbardziej chce zbliżyć się do nas, to On za nami tęskni, to On z nami chce się spotkać. Daj się mi pojednać z Tobą. To ja chcę pojednać się z Tobą. Ty dla mnie jesteś tak ważny. Bóg chce z nami jedności. W jaki sposób następuje to pojednanie między nami a Bogiem? On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu. W okresie świętego postu w sposób szczególny przyglądamy się krzyżowi. Do krzyża został przybity nasz Pan, Jezus Chrystus. On został uczyniony grzechem. Patrząc na krzyż, warto zadać sobie pytanie, czy widzę w krzyżu swój grzech? Ten, który jest czystą prawdą, został uczyniony każdym moim kłamstwem. Ten, który jest przeczysty, został uczyniony każdą moją nieczystością. Ten, który jest święty, 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 będziemy mówić, modlić się tymi słowami w czasie tej liturgii, został uczyniony moim grzechem. I ten grzech został w Chrystusie zabity po to, żebym ja mógł się pojednać z Bogiem. Siła pojednania nie wynika z nas. To nie my dokonujemy aktu ekspiacyjnego. My pozwalamy Bogu, aby nas pojednał ze sobą. To znaczy, czy ja chcę przyjąć ten krzyż mojego Pana? Czy ja się zgadzam na to, żeby On się ze mną pojednał? On dokonał tego aktu w tym roku ze mną. Za chwilę nasze głowy zostaną posypane popiołem. Warto pamiętać, z czego bierzemy ten popiół. Uczyniony jest z gałązek palmowych zeszłorocznych. Ta gałązka jest symbolem entuzjazmu wiary, świeżości wiary, podążaniem za Chrystusem, Hosanna królowi Dawidowemu. Warto zapytać, co zostało z tej naszej wiary przez ten rok, z tych naszych obietnic. Często popiół. Z tej naszej gorliwości, pierwszego entuzjazmu. Często popiół. Chrystus dzisiaj chce na nowo przywrócić nam świeżość i entuzjazm wiary. Chce nas sobą pociągnąć. Ten znak ze słowami nawracajcie się i wierzcie Ewangelii. Jest znakiem, który ma nas poprowadzić do metanoi, to znaczy przemiany mojego sposobu myślenia. To nie ja mam coś uczynić, to nie ja mam coś zrobić. Ja mam pozwolić Bogu, aby we mnie działał. Czas postu to czas, kiedy człowiek ma siebie osłabić. My ciągle myślimy, że jesteśmy mocni, silni, że coś możemy, że potrafimy.
grzech nas osłabia. Grzech zawsze prowadzi do śmierci. Zawsze prowadzi do unicestwienia. Problem polega na tym, że my w to nie wierzymy. Nie wierzymy, że grzech prowadzi do śmierci. Tylko Bóg może nas przywrócić do życia. Tylko On. W starożytności Chrystus był często przedstawiany jako feniks podnoszący się z popiołów. Tam, gdzie się wydawało, że już nie ma żadnej nadziei, żadnych szans, był ukazywany Chrystus podnoszący się właśnie z popiołów. Ten znak posypania popiołu nie ma być tylko znakiem dla nas pokutnym, ale przede wszystkim ma być znakiem nadziei. Znakiem nadziei na ten czas. Czas Boga, który chce w nas działać. Mam się ograniczyć, mam z czegoś zrezygnować, mam dokonać aktu w sobie pokutnego. Po co? Po to, że człowiek jest jak naczynie, które jest wypełnione po brzegi. Jeżeli naczynie jest wypełnione po brzegi, już nic się w nim nie zmieści. Nic więcej do niego nie wlejesz. Czas postu to czas mojego ograniczenia, ale nie chodzi o samo zbawienie. Nie o to chodzi, że ja mam dokonać czegoś. Ja mam się ograniczyć po to, żeby zrobić miejsce, przestrzeń w swoim życiu dla Boga. Żeby On zaczął działać. Żeby On mnie pojednał z sobą. Bo On tak bardzo mnie kocha. Za chwilę ustawimy się w procesji pokutnej. Za chwilę nasze głowy zostaną posypane popiołem. Módlmy się, aby ten znak był dla nas znakiem nadziei. Znakiem, który ma nas podnosić z prochu naszego grzechu i wprowadzać na nowo na drogę nawrócenia, drogę wiary, drogę pójścia za Chrystusem. Powstańmy i módlmy się. Drodzy bracia i siostry, pokornie.